Obchodzimy 100 lat szachów na Śląsku, ale też 100 lat Międzynarodowej Federacji Szachowej, więc to jest połączone to świętowanie. Aktualnie to jest największy turniej, który trwa na świecie, Katowicki Festiwal Szachowy. Pierwszego dnia mieliśmy drużynowy Puchar Polski w szachach, który zakończył się zwycięstwem zawodników Hetmana GKS Katowice. Natomiast sobota i niedziela to największe wydarzenia. Puchar stulecia Śląskiego Związku Szachowego z fantastycznymi zawodnikami, z arcymistrzami, z szerokiej czołówki światowej, z mistrzem świata dla 16 Jakubem Simanem i wieloma zawodnikami, ale też jest wielu amatorów. To jest turniej otwarty. Zacząłem chodzić do szkoły sportowej i były tam szachy, dlatego zacząłem właśnie w nie grać, bo mi się bardzo spodobały. Co w nich jest takiego fajnego? No, rywalizacja. Ja grałem amatorsko, jak byłem nastolatkiem, a teraz generalnie mój syn od 6 lat gra, aktualnie ma 14. Tak przy okazji, jak z nim jeżdżę, to po prostu tutaj, jak jakie turnieje open są, to od czasu do czasu sobie zagram. Tata mnie nauczył grać w szachy i potem siostrę zaraziłam tym. I też jeszcze mamy drugą siostrę, no i my razem zaczęłyśmy. I właśnie młodsza potem doszła do nas i tak gramy, nie wiem, dla mnie to jest takie ciekawe, fajne i podoba mi się idea, że tyle tam jest pomysłów na szachownicy.